Myślę, że te 21 postulatów to był pewnego rodzaju symbol, ponieważ problemów i zadań do wykonania przez państwo wcześniej niewykonywanych było znacznie więcej. Były one bardzo ważnym przekazem tego, czego oczekuje społeczeństwo. Znaczy, właściwie to chyba nie ma takiej dziedziny do końca, która by się z polityką nie wiązała, ponieważ każdy przejaw naszego życia, począwszy od urodzenia, a skończywszy na śmierci, jest w jakiś sposób związany z tą sferą bardzo formalną, opisany w ustawach, rozporządzeniach, więc tak trudno oddzielić marzenia od tej realności, która nas otacza. Nowe czasy, nowożytne ekonomicznie, stworzyły możliwość powstawania coraz większej ilości szkół. Niestety ta większa ilość nierzadko nie wiąże się z jakością. Chciałabym, żeby studia tworzyły taką możliwość, że człowiek po ukończeniu, młody człowiek po ukończeniu tych studiów rzeczywiście znajdzie pracę. Bo spotykam się z młodymi ludźmi, którzy po prostu nie bardzo wiedzą, co mają ze sobą zrobić. A z każdym dniem, niestety, w pewnym momencie życia szanse daleko, daleko odjeżdżają. Państwo powinno w bardzo dużym stopniu zrewidować swoje poglądy na sposób organizowania szkół wyższych, żeby młodym ludziom dać szansę, żeby oni chcieli być fachowcami, żeby był powód, dla którego chcą i żeby po skończeniu tych studiów rzeczywiście mogli zacząć się zaliczać do prawdziwej elity intelektualnej tego kraju.